co widzisz, witam Państwa w Jokerze, a u nas akcja kontynuacja. Mamy fascynującego gracza, tylko nie wiemy, z jaką kwotą wyjdzie ze studia. Przed Wami Joanna Winkowska. Joanna to w gorącej wodzie kąpana farmaceutka. Swojego narzeczonego poznała przez internet. Wraz ze swoim Jokerem uwielbia sport. I oby z dzisiejszej rozgrywki wyszła zwycięsko. Pani magister, jaka jest recepta na sukces w życiu? Recepta na sukces w życiu? To chyba patrzeć optymistycznie w przyszłość i myśleć pozytywnie o tym, co się wydarzy. Ja także myślę pozytywnie o twojej grze. Idzie ci bardzo dobrze. Jeżeli ktoś z Państwa nie pamięta, jak przebiegała gra Joanny, to proszę bardzo, zobaczmy. W Kalifornii jest cudownie, zwłaszcza w San Francisco. Świetnie. Rosja. Na pewno Rosja. To dobra odpowiedź. Powiedz mi, wtedy nie będę wychodził na ulicę. Dobrze? A odpowiedź jest dobra. Postawiłeś na Kubę, tak? Tak. Bo to jest twój ulubiony drink. Tak. I wszystko się zgadza. Jesteśmy na poziomie 50 tysięcy złotych. Przed tobą jeszcze tylko 3 pytania, żeby obronić tę kwotę. I tak oto miło sobie rozmawiając. Mam nadzieję, że także tobie było miło. Bardzo. Dziękuję. Weszliśmy na poziom 50 tysięcy złotych. Pozwól, że na twoim przykładzie wytłumaczę zasady gry. Dobrze. Grasz na poziomie 50 tysięcy złotych. Właściwie będziesz teraz broniła tej kwoty przez 3 pytania. Tylko 3 pytania. Do dyspozycji masz 2 jokery zwyczajne. Każdy joker eliminuje jeden niepoprawny wariant odpowiedzi z 2 wybranych przez ciebie. Masz także jokera osobistego, który raz, oprócz 10 pytania, może przyjść do nas na twoją prośbę i pomóc ci udzielić odpowiedzi. Kto nim jest? Moim jokerem jest mój narzeczony Maciej. Witamy ponownie. Tam. Nie zmieniłaś jokera. I nie zmieniłam narzeczonego. Powiedz mi, dalej zbieracie na tą podróż po Stanach? Macieju? Tak, tak, w dalszym ciągu. 50 tysięcy to jest ta kwota. To jeszcze z Las Vegas będzie. Z Las Vegas. Tak, na bogato, na zaszalejcie. Oczywiście, tak, oczywiście. Jeżeli odpowiesz nieprawidłowo na pytanie, stracisz w twoim wypadku 2 jokery i obsuniesz się o 1 punkt niżej na twojej drabinie wygranych. Jeżeli natomiast odpowiesz nieprawidłowo, nie mając jokerów, spadniesz o 3 oczka niżej na twojej drabinie wygranych. Tego ci nie życzymy. Ja sobie też tego nie życzę. Jakoś przygotowałaś się specjalnie po ostatnim odcinku, jakieś krzyżówki, encyklopedie? Nie no, liczę na swoją wiedzę, liczę na to, że dam radę i liczę na to, że komputer wylosuje prawidłowe, fajne pytania. Takie dla ciebie, tak? Tak, tak. W takim razie brawa na dobry początek poproszę. Mam nadzieję, że komputer nas posłucha. Sprawdźmy to. Z jakiej części rośliny bawełny otrzymuje się powszechnie stosowany surowiec włókienniczy? Z torebek nasiennych, z łodyg, z korzeni czy z liści? To są takie kłaczki. Na pewno nie łodygi, na pewno nie korzenie. Zbieramy z wierzchu. Więc są to albo torebki nasienne, albo liście. Ale wydaje mi się, że nie zbiera się liście, tylko zbiera się same te kłaczki, czyli zaznaczamy torebki nasienne. Zaznaczyłem, ale patrz, miałaś 2 jokery, tak? Można było użyć. Można było także skorzystać z wiedzy Macieja, który postawił na dobrą odpowiedź. Wahałaś się między liśćmi a torebkami nasiennymi. Wystarczyłby jeden joker, żeby wiedzieć, jaka jest odpowiedź. A w ten sposób oszczędziłaś 2 jokery. Brawo! Tak to właśnie wygląda. No właśnie. Ale Joanna, naprawdę imponujesz mi swoją grą, swoimi mocnymi decyzjami. Ty jesteś w ogóle taką w życiu osobą zdecydowaną, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. I to widać. Jestem zdecydowanie zdecydowana. Tylko 2 pytania. Tylko też na 9 pytaniu możesz wykorzystać jokera osobistego. Rozumiem, że Maciej tu marzy, żeby wystąpić, tak? Przed milionami stanąć. Czekam na zaproszenie. Czeka, gotowy. Dobrze. Czy jesteś gotowa na przedostatnie pytanie? Tak, jestem gotowa.
Cała apteka trzyma kciuki? Oczywiście. Tak? Fajny zespół jest w aptece twojej? Świetny. Młody, zgrany, same sympatyczne dziewczyny. Pacjenci dlatego też lubią do nas przychodzić, mówią o tym, że są najfajniejsze dziewczyny i dlatego właśnie odwiedzają naszą aptekę. To jest w Mławie? Tak, to jest Czyli Mławie. Najfajniejsze dziewczyny w Mławie są w aptece. Pamiętajcie o tym. I to na receptę. Tak. Prawda? Proszę bardzo o to przedostatnie pytanie dla ciebie. Pytanie dotyczy literatury polskiej. Posłuchaj. Którą literacką parę dzieli największa różnica wieku? Oto warianty. Na odpowiedź będzie aż cała minuta. Wokulskiego i Łęcką, pana Tadeusza i Zosię, Macieja Borynę i Jagnę, czy mistrza i Małgorzatę? Poproszę jokera osobistego. Wiedziałem, żeby tu mógł... Chodź, spełni się twoje marzenie. Zapraszamy. Teraz cała Polska i cały świat patrzy na was. Wyglądacie pięknie. Jesteście naprawdę wspaniałą parą. Doliczam 15 sekund za wzięcie jokera. Ja rozumiem, że chciałeś, żeby mógł zagrać, tak? Tak, dokładnie. Czy on tak samo marzył jak ty, żeby wystąpić w teleturnieju? To on nas zgłosił. Tak. Aha, czyli to wasze wspólne marzenie. To teraz gracie razem. Startuje zegar. Więc tak, Maciej. Wokulski i Łęcka, ona była od niego młodsza, ale gdzieś myślę około 10 lat. Zosia miała 16, pan Tadeusz 20, pewnie 1, 2, bo wrócił z wojska. Maciej, Boryna i Jagna, tu była na pewno ogromna różnica wieku, bo on miał już syna 40-letniego prawie, a Jagna była młodą dziewczyną, także tutaj była różnica, myślę, że ze 30 lat. Mistrz i Małgorzata, tam ciężko byłoby mi nawet ocenić wiek, bo nie wiem, czy w ogóle to padało, ile oni mogą mieć lat. Przynajmniej mistrz. Nie wydaje mi się, żeby tam w ogóle była taka możliwość rozważenia tego. Także Maciej, Boryna i Jagna. Też tak mi się wydaje. Bez jokera? Bez jokera. Zachowajmy. Zaznaczyć? Tak. Dobrze, zaznaczyłem. Teraz dołączy do nas kobieta, której zarówno wiek, jak i wygląd są ściśle tajne. Prosimy, Kamilo. Jestem w kropce, bo kobiet się o wiek nie pyta, ale dla jokera zrobimy wyjątek. Tym bardziej, że jak stwierdzili naukowcy, panowie mający młodsze partnerki żyją dłużej. No, to dla mnie oczywiste, bo muszą na nie dłużej pracować. Okazuje się, że partnerka młodsza o 15-17 lat wydłuża życie partnera nawet o 20%. W tym przypadku najzdrowszy wydaje się Boryna, bo jego i Jagnę dzieliło aż 39 lat. Brawo! Gratuluję wam serdecznie. Maciej, dziękujemy ci bardzo, świetnie. Bardzo nam pomogłeś. Cóż mogę ci powiedzieć od siebie? Zobacz, jaką masz sytuację. Czy strzelisz, czy się wycofasz i tak będziesz miała 20 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli odpowiesz dobrze, to będzie 50 tysięcy złotych. Las Vegas, welcome! Oni czekają na wasze pieniądze. Jeżeli natomiast odpowiesz nieprawidłowo po użyciu dwóch jokerów, bo tak może być, spadasz na 5 tysięcy złotych. Same dobre sytuacje. Tak. No dobrze, przed nami ostatnie pytanie. Ja już widzę to, Las Vegas, Dominikany, podróż po Stanach, droga numer 1. Ja niestety wszystko... też. Już też, tak? Już. Ale słuchaj, podobno, jeżeli mamy marzenie, powinniśmy je najpierw zobaczyć. Ono się wtedy spełnia. Widzisz już to? Widzę. Widzisz ten ciepły powiew wiatru w Kalifornii, w Arizonie, w Colorado? Tak. Tak? Tak. No dobrze. Trzymajcie kciuki w takim razie za Joannę. Państwo przed telewizorami, czyli cała widownia Super Polsatu również trzyma kciuki. A ja trzymając kciuki czytam ci ostatnie pytanie, warte 50 tysięcy złotych. Dwie europejskie stolice, które leżą tak blisko siebie, że przed II wojną światową łączyła je linia tramwajowa. To. Uśmiechasz się? Chyba wiem. Tego ci życzę. Bruksela i Luksemburg, Tallin i Ryga, Wiedeń i Bratysława, czy Wilno i Mińsk? Cała minuta, masz czas. Wydaje mi się, że jak byliśmy w Wiedniu,
czytałam przewodnik. To była tam informacja, że Wiedeń i Bratysława miały linię tramwajową. Tak mi się kojarzy. To jest bardzo blisko, to jest, nie wiem, z 30 kilometrów może. Co teraz zrobić? Mam dwa jokery, tak? Tak. Będę wykorzystywać jokery i potem udzielę odpowiedzi. Proszę bardzo, czyli gra rozsądna będzie. Tak. Prosimy. Ale tak, przede wszystkim gratulacje, że nie wycofałaś się z gry, bo mogłaś. Biorąc jokera, już wiemy, że grasz, także za to brawa. Proszę bardzo, między którymi wariantami mamy sprawdzić? Wiedeń i Bratysława, Bruksela i Luksemburg. Proszę bardzo, poproszę, aby joker wyeliminował ten niepoprawny wariant. Wobec tego wykorzystam ostatniego mojego jokera. Oczywiście. Wiedeń i Bratysława, Tallin i Ryga. Wydaje mi się, że Wilno i Mińsk są daleko od siebie, nie tak blisko. Sprawdźmy. Udzielam odpowiedzi. Wiedeń i Bratysława. Mamy tylko dwie możliwości. Wiedeń i Bratysława i Wilno i Mińsk. Jeżeli dobrze odpowiedziałaś, wygrywasz 50 tysięcy złotych. Jeżeli natomiast pomylisz się, spadasz na poziom 5 tysięcy złotych i czeka cię szalony weekend, na przykład w Wilnie i Mińsku. Tam bym nie pojechała. Ale nawet weekend w Wiedniu i Bratysławie, prawda? No, to już prędzej. Bardzo lubię. Czy sympatyczna pani magister farmacji, Joanna, wygra za chwilę 50 tysięcy złotych? Dowiemy się dosłownie za moment. Witamy Państwa ponownie w Jokerze. Jest bardzo emocjonujący moment gry Joanny. Joanna w broni 50 tysięcy złotych. Miała dwa jokery, użyła tych jokerów, aby sprawdzić warianty. Pytanie brzmiało, dwie europejskie stolice, które leżą tak blisko siebie, że przed II wojną światową łączyła je linia tramwajowa, to, eliminując dwie niepoprawne odpowiedzi, kosztem dwóch ostatnich jokerów, mamy dwie możliwości, Wiedeń i Bratysława oraz Wilno i Mińsk. Joanna postawiła na Wiedeń i Bratysławę. Jeżeli to jest dobra odpowiedź, wygrywasz 50 tysięcy złotych. Jeżeli zła, wyjdzie z programu mając 5 tysięcy złotych. Wygrywasz 50 tysięcy złotych! Maciej uściska swoją przyszłą żonę. Dzisiaj Joanna wygrywa w jokerze 50 tysięcy złotych. A my dziękujemy Ci za piękną grę, odważną, mocną, konkretną, wspaniale. Jeszcze raz, żeby to do Ciebie dotarło, wygrywasz 50 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Gratuluję. Zapraszam. Gratuluję serdecznie, wielkie brawa. Teraz zapraszam Państwa na kolejną wspinaczkę. Nie potrzeba raków, czekanów ani żadnego sprzętu. Wystarczy wiedza, aby wejść na szczyt. Przed Wami Maciej Ostrowski. Maciej to matematyk, który wyjątkowo lubi liczyć pieniądze. Pracuje jako finansista w centrali jednego z banków. Oprócz liczb i cyfr opanował także nuty, bowiem skończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Oby poszło mu dzisiaj koncertowo. Cudownie, czyli bankowiec, który grał na fortepianie. Tak, tak się zdarzyło właśnie, że rodzice, pamiętam jeszcze jak zaczynałem szkołę podstawową, to większość osób chodziło na basen, prawda, na tak. Ten, a mnie rodzice wozili właśnie na grę na pianinie, więc to jest taka umiejętność, którą no do dziś dnia mam nadzieję, że pamiętam, choć już dawno nie grałem, więc... Jest z Tobą twój joker osobisty, tak? Tak. Przedstawmy Pana. Jest ze mną mój tata Andrzej. Witam Andrzeju. Skąd ten pomysł, żeby właśnie syn grał na fortepianie?
Na pewno umiejętność ta ubogaca wewnętrznie, uwrażliwia na piękno, w ogóle wiele przeżyć estetycznych z tym związanych jest, także to jest cenna umiejętność. To prawda, ale dobrze pan wybrał fortepian, bo ja sobie wybrałem w młodości, że będę wirtuozem skrzypiec i moja mama miała naprawdę ciężko ze mną. To, ale skrzypce są trudnym instrumentem. Ale ćwiczenie na skrzypcach to sąsiedzi tak. mieli naprawdę ciężkie życie. A ja byłem bardzo twardy w tym i konsekwentny. To no się chwali. Dziękuję bardzo. To cóż, na początek zasady Jokera. Dobrze. Przed tobą 10 pytań. Z każdą dobrą odpowiedzią twoja stawka będzie rosła. Będziesz grał o 500 zł, 2000, 5000, 10, 20 i 50 tysięcy złotych. Oprócz Jokera osobistego, którego raz możesz wezwać tutaj do nas w czasie gry, twojego taty, masz 7 Jokerów zwyczajnych. Każdy Joker eliminuje jeden niepoprawny wariant odpowiedzi. Jeżeli odpowiesz błędnie, mając Jokery, tracisz 3 Jokery. Jeżeli pomylisz się, nie mając Jokerów, spadniesz o 3 oczka niżej na twojej drabinie wygranych. Tak to będzie wyglądało, oby tak się nie stało. To co, pogadamy sobie potem, a teraz gramy? Gramy jak najbardziej. Proszę bardzo, brawa na dobry początek. Dziękuję. I oto pierwsze pytanie dla ciebie. Który z nich, według greckiego mitu, zakochał się we własnym odbiciu? Parys, Adonis, Eros czy Narcyz? No z tego, co mi wiadomo, to Parys tutaj raczej nie będzie, ponieważ on zabił oczywiście Achillesa, bo był bardzo dobrym łucznikiem. Eros również raczej strzela z łuku, tylko że tutaj chodzi o miłość. Adonis, no nie jestem w stanie wiele powiedzieć o nim. Natomiast narcyzm i jego podejście jak najbardziej mi pasuje do tej odpowiedzi, więc powiedziałbym, że to jest odpowiedź narcyz i to jest ostateczna odpowiedź. Zaznaczam odpowiedź narcyz. Wiesz co, jednego mi tylko brakuje w tych wariantach. Tak? Nie ma Ibisza. No. Tak. Podobno tak ludzie mówią, on jest zakochany w swoim odbiciu ze wzajemnością. To już przypadek kliniczny. Dobrze. To na zasadzie lustereczko powiedz. Prawda? A jestem piękny. O, to odbicie też piękne. I tak dalej. Ale nie było go w wariantach. Zaznaczyłeś narcyza. Zaznaczam. Oczywiście to narcyz. Jest. Dobry początek. Jest, słuchaj, już pierwsze koty na płotu. Adonis to po prostu piękny mężczyzna. Wzór takiej męskiej urody. Dobry początek, jokery zachowane. Oto drugie pytanie dla ciebie. W którym serialu pojawia się postać Ridge'a Forrestera? Dynastia, Moda na sukces, Doktor House czy Barwy szczęścia? Jeżeli chodzi o to pytanie, no to tutaj Dynastię, to pamiętam jeszcze jak byłem bardzo małym dzieckiem, że ona chyba jakoś się wtedy kończyła. Doktor House na pewno bym odrzucił. Moda na sukces, no to mi się wydaje, że chyba to, bo babcia oglądała kiedyś właśnie często Modę na sukces i chyba jedyną osobą, która obejrzała wszystkie te odcinki, to był lektor właśnie z Mody na sukces. Tak mi się wydaje. Zaznaczamy? Zaznaczamy Modę na sukces. Proszę bardzo. Podoba mi się, co powiedziałeś, że jedyną osobą, która obejrzała wszystkie odcinki, tak, które jest było, chyba tak? Lektor, tak? Jest chyba lektor, Mody na sukces. Dokładnie. Dobra odpowiedź, super. Proszę bardzo, pianista, tak, pianista, bankowiec, informatyk, matematyk i z wielkim poczuciem humoru. Świetnie po prostu. Gramy dalej, 2000 zł to jest poziom twojej gry. Przed nami kolejne pytania. Jesteś ciekawy kolejnego? Jak najbardziej. Proszę bardzo, oto ono. Interesujesz się sportem? Interesuje się głównie piłką nożną. Jeszcze w okresie studiów tak grywałem właśnie w AZS-ie w siatkówkę, ale później jakby ten taki imprezowy styl życia studencki, tak. nie trochę od sportu, tak? z życiem takim sportowym, więc tutaj... Ale wróciłeś do sportu? Znaczy, no nie bardzo, muszę sobie, jeżeli coś wygram oczywiście, to kupię sobie karnet na siłownię. Tak, na żeby się zmotywować. Tak, żeby się zmotywować. Ale reprezentacji Polski kibicujesz? No jak najbardziej. Świetnie, posłuchaj pytania.
Który z tych polskich skoczków zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni w sezonie 2016-2017? Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki czy Kamil Stoch? Tutaj mi się wydaje właśnie, że był taki historyczny sukces polskich skoczków. Tam wtedy było dwóch aż Polaków na pierwszych dwóch miejscach. Natomiast na czwartym miejscu znalazł się chyba Maciej Kot bądź Dawid Kubacki, ale jednak tutaj Piotr Żyła był na drugim miejscu, więc stawiałbym na Kamila Stocha. I to jest moja ostateczna odpowiedź. Proszę bardzo, zaznaczamy, a ja patrzę na górę skoczni, widzę, na progu jest Kamila. Kamilo, masz lęk wysokości? Nie mam. Natomiast mam bardzo dużą wiedzę. Sezon 2016-2017 był w turnieju czterech skoczni wyjątkowo udany dla Polaków. Na podium mieliśmy aż dwóch reprezentantów. Piotr Hehe Żyła był drugi, a Kamil Stoch pierwszy. Brawo! Brawo! Ale Macieju, przyznam, że imponujesz mi wiedzą z różnych dziedzin. Super. Też się bardzo cieszę. Gramy dalej. Proszę bardzo, czwarte pytanie. Z ilu elementarnych kostek o kolorowych ściankach składa się oryginalna kostka Rubika? To jest pomoc naukowa. Pytanie brzmi, z ilu elementarnych kostek? Tak? Tak, czyli chodzi o wszystkie kostki jakby zewnętrzne. Nie mogę tu już nic więcej dodać. Dobrze. Okay. Oto są warianty. Liczysz? Tak, tak. Trochę liczę. Trochę proszę, liczę. Oto warianty. 54, 36, 27 czy 26? Będzie Joker? Tak. Proszę, bo to pytanie tylko pozornie jest proste. Tak, to jest tylko właśnie pozornie proste, bo tutaj chodzi o kostki Rubika. Łatwo można się pomylić. Tak, a powiesz nam, jak liczysz? Ja bym sobie liczył w ten sposób, że po prostu mamy ściany. Na każdej ścianie jest 9 kostek, prawda? Tak. Więc na jednej mamy 9, na drugiej mamy 9, co daje nam 18 i teraz zostaje nam te środkowe kostki, które jakby oplatają tą naszą kostkę, prawda? No. Więc mamy ich 12, więc to jest no około 30 wychodzi. Natomiast nie wiem, ile tam tych kostek jeszcze trzeba by było odjąć, żeby tam kolory się zgadzały, prawda? Czyli między którymi wariantami mamy sprawdzić? Między wariantem 27 a 26 bym się zastanawiał. Sprawdzić? Albo właśnie tak myślę jeszcze, tak wariant 20. Poproszę no dobrze, to weźmy 27 i 36 na początek. 27 i 36. Tak, proszę bardzo, tak. Sprawdźmy między tymi dwoma wariantami, który jest niepoprawny. Państwo liczą przed telewizorami. Pytanie nie jest proste. Na pewno nie 36. Tak. No to tutaj właśnie 27 i 26. To jest tam prawie pewien, tylko że już po prostu... tak, teraz mam taką trochę pustkę w głowie, ciężko się skupić, prawda? To będzie Joker? Więc tak, Okay. Więc poprosiłbym jeszcze raz Jokera. Proszę między bardzo. 27 a 26. Sprawdźmy, a więc nie 27. Więc no tutaj jestem praktycznie pewien, że to będzie 26, czyli to jest odpowiedź ostatnia, 26. Jeszcze nie wziąłem pod uwagę tych właśnie, że na rogach, prawda, jest jedna kostka. I właśnie nie wziąłem pod uwagę, jak liczyłem ściany, że akurat to będzie podwójnie albo nawet potrójnie liczone. A w środku? A w środku, no mam nadzieję, że w środku jest, wewnątrz jest tylko łożysko i nie ma dodatkowych kości. Więc idę za odpowiedzią 26. Czyli 3 do sześcianu? 3 do sześcianu to tak. Będzie 27. Tak. Minus 1, bo w środku będzie, jest krzyżak, nie ma dokładnie, kostki. To będzie 26. 26, to dobra odpowiedź. Zobacz,
Podchwytliwe pytanie. Jesteś matematykiem i dwa jokery poszły. Dokładnie. Znaczy, tak bardzo się martwiłem tego, że właśnie najprościej jest odpaść, że tak powiem, na własnej dziedzinie. Na swojej dziedzinie. Jeszcze jak do tego dochodzi stres, prawda, to już jest zupełnie... A nigdy nie rozbierałeś kostki, jak byłeś mały, żeby zobaczyć coś w środku? Rozbierałem wielokrotnie, prawda, ale w tym momencie no już nie pamiętałem po prostu, jak jest. No tak jak na początku się zastanawiałem, jest 26 albo 27, byłem prawie pewien, więc no nie byłem sobie w stanie, że tak powiem, tego do końca wyobrazić z racji tego, że był stres, więc już wolałem sobie wykluczyć po prostu wszystko, jasne, żeby... I dzięki temu... Dzięki temu jesteśmy na poziomie 10 tysięcy złotych. Szansa teraz na poziom 20 tysięcy. 5 jokerów zwyczajnych i jeden osobisty zachowany. A przed nami piąte pytanie. Ja mam sentyment akurat do tego, co będę pytał. Oto pytanie. Co to jest pańska skórka? Wyrób wpisany na listę produktów tradycyjnych. Jadłeś kiedyś? Pańską skórkę? Możliwe, że jadłem, ale nie przypominam sobie akurat w tym momencie. Oto warianty. Przetwór owocowy, wyrób cukierniczy, rodzaj sera czy rodzaj wędliny. Pańska skórka, wyrób cukierniczy, rodzaj sera, rodzaj wędliny. Kojarzy mi się pańska skórka właśnie, pańską skórkę. Z oczywiście rodzajem wędliny, bądź tylko, że nie wiem, czy to nie jest pytanie podchwytliwe. Joker? Więc tak się zastanawiam. 5 sekund zostało. Ta pierwsza myśl to jaka? Przetwór owocowy, rodzaj wędliny. Właśnie, bo tutaj może być tak... Wybór cukierniczy, rodzaj sera, pańska skórka. Między... Pańska skórka. Wyrobem cukierniczym, a rodzajem wędliny w takim razie. Sprawdzamy między wyrobem cukierniczym, a rodzajem wędliny. Sprawdźmy więc, który wariant jest niepoprawny. No właśnie. Wiedziałem, że właśnie tak jest podchwytliwe. Ojej. No tutaj, no niestety, pańska skórka będzie mi się śniła po nocach. Obstawiamy na coś, czy tak, joker? Tak, więc jednak jokera będę musiał wykorzystać. Między, no wyrób cukierniczy cały czas mnie męczy. Przetwór owocowy, rodzaj sera, pańska skórka. No dobrze, to zróbmy z przetworem owocowym. Sprawdźmy więc, który wariant z tych dwóch jest niepoprawny. I mamy 17 sekund. Pańska skórka, czyżby to był rodzaj sera? Niestety, no przy tym pytaniu akurat, no pańska skórka mnie trochę zaskoczyła, więc no tutaj ostatniego normalnego jokera bym jeszcze tutaj między tą dwójką, która została, czyli wyrobem cukierniczym, bądź rodzajem sera, chociaż właśnie skłaniał się ku że to jest wyrób cukierniczy, tak? Bo to, ale tak, sprawdzamy, tak? Bo joker wzięty. Jak najbardziej. Prosimy, aby joker pokazał nam tą już tą dobrą odpowiedź. To wyrób cukierniczy. Tak. Dobrze. Mam sentyment, bo w Warszawie to zawsze jest sprzedawane przy cmentarzach i zawsze jak byłem mały, to mama mi kupowała taką pańską skórkę. Tak, właśnie ja kojarzyłem właśnie, że to jest wyrób cukierniczy, ale nie, no nie byłem pewny. I w momencie, kiedy wziąłem pierwszego jokera, prawda, to stwierdziłem, że jednak no, pójdę tym tropem już... Żeby nie tracić więcej. Tak, żeby nie tracić więcej, to... Jokery stracone, oprócz dwóch. Tata czeka jako joker osobisty. Gramy na poziomie 20 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy na 50. To jest połowa gry. Pytania będą trudniejsze, ale za to cała minuta na zastanowienie się. Gramy? Gramy jak najbardziej. Proszę bardzo, oto szóste pytanie. No i cały czas wyroby cukiernicze. O, proszę. No, posłuchaj pytanie. Co jest niezbędnym składnikiem makaroników, rodzaju kruchych ciasteczek? Orzeszki pini, orzechy włoskie, migdały czy orzechy brazylijskie? Znaczy, jeżeli chodzi o makaroniki, nie wiem, czy dobrze kojarzę, byłem kiedyś, pamiętam, w Paryżu i tam są takie słynne makaroniki paryskie. I teraz takie pytanie, czy tam były migdały? Czy orzechy pini, czy orzechy włoskie, czy orzechy brazylijskie?
No, to jest takie pytanie, no... dość dla mnie też nietypowe, jakby... No, jeżeli chodzi o kulinaria, prawda, to raczej sam... rzadko samemu zdarza mi się coś gotować, więc to tutaj jest takie pytanie dość... Pierwsza myśl twoja jaka była? Pierwszą moją myślą były migdały. Migdały. Dobrze, i tak niech będzie ostatecznie. Niech to będą migdały, wcześniej nie zaryzykowałem, w sumie mogę teraz mieć sobie za złe, więc teraz zaznaczmy migdały. Że tam traciłeś jokery, tak? Tak. A teraz postanowiłeś bez jokera, bez taty, a kulinaria to nie są twoją mocną stroną. No nie są, ale no jakby czasami jestem ryzykantem, dlatego stwierdziłem, że migdały tutaj będzie. Panie Andrzeju, jaką pan by dał odpowiedź? No to orzeszki pini pewnie. Orzeszki pini. Tata by tak postawił. A ty, mając jokery, nie wziąłeś, zaryzykowałeś i oszczędziłeś dwa jokery. Dobrze. Jest. Brawo. Jednak powiem szczerze, że ryzyko czasami się opłaca. Prawda? Tak. Generalnie trzeba słuchać rodziców, ale jednak nie zawsze. Nie zawsze. Nie zawsze to się opłaca. Tak. Jeżeli chodzi o słodycze, to na pewno. Tak. No dobrze, idzie dobrze. Weszliśmy na poziom 50 tysięcy złotych. Przed nami cztery pytania, dwa jokery zwyczajne, jeden osobisty. I teraz przez te cztery pytania musisz obronić tę kwotę. Postaram się. Jesteś gotowy wewnętrznie? Jak najbardziej. Zmotywowany? Zmotywowany. Na co pieniądze? Znaczy myślałem, zależy jaka to będzie kwota, prawda? Jeżeli to będzie mniejsza kwota, to na pewno, nie wiem, nakarm na siłownię, może tacie w samochodzie opony wymienię na przykład na zimę. A, fajnie. Tata by się ucieszył. O, tak, na pewno. A jak będzie 50? A jak będzie 50, no to wtedy pomyślę może o jakimś remoncie, może o kupnie, zakupie samochodu. Czyli wszystko rozsądnie, nie na szaleństwa. Tak, no dobrze. Podróż jak najbardziej też wchodzi w grę. Dobrze. Więc ja jestem podróżnikiem, bardzo lubię podróżować. Więc jak najbardziej odwiedziłbym jakiś daleki zakątek świata. To zarabiajmy więc. Oto dokładnie. Kolejne pytanie. Pytanie dotyczy królów polskich. Rozumiem. Który z królów Polski panował najdłużej? Mhm. Bolesław Chrobry, Władysław Jagiełło, Zygmunt III Waza czy August III Sas? Znaczy, jeżeli chodzi tutaj o królów, to mi się wydaje, że mi się zastanawia między Chrobrym a Jagiełło. Tutaj między tą dwójką bym się zastanawiał, jeżeli chodzi o wybór Zygmunt III Waza. No, Zygmunt III Waza przeniósł nam stolicę do Warszawy z Krakowa, prawda? Ale on tak długo nie panował. Jeżeli chodzi o Augusta III Sasa, również nie kojarzę, żeby on jakoś właśnie bił rekordy co do długości panowania. Jagiełło, Władysław, jego słynne miecze, Wanagie, Bolesław Chrobry. Właśnie między tą dwójką bym się najbardziej zastanawiał. Mi się wydaje, że tutaj dobrą pomocą by był mój tata, jeżeli chodzi o to pytanie. Mi się wydaje, że ma znacznie większą wiedzę historyczną. To joker, proszę. Zapraszamy tatę? Poprosiłbym tatę. Zapraszamy w takim razie, Andrzeju. Idzie uśmiechnięty, jakby wiedział, jakby wiedział. Panowie, doliczę teraz 15 sekund, będzie 20 na zastanowienie się i podanie odpowiedzi. Jesteście gotowi? Jak najbardziej. Włączam zegar. Więc tato, ja tutaj się zastanawiałem między pierwszą a drugą odpowiedzią. Nie, to znaczy ja uważam, że między Jagiełłą a Zygmuntem III Wazą. Tak? Dlatego, że Jagiełło planował prawdopodobnie 45 lat, tak mi się wydaje, a Zygmunt III Waza... Panowie, odpowiedź. 48. Lub joker. Śmiało, proszę. Joker, weź. W ostatniej sekundzie. W ostatniej sekundzie. Bo 48 chyba Waza jednak. Tak, czyli poprosilibyśmy tego jokera między Zygmuntem III Wazą a Jagiełło. A Władysławem Jagiełło, tak? Proszę bardzo, sprawdźmy, którego z tych królów wyeliminuje joker. Czyli jednak Władysław Jagiełło, to tak jak właśnie myślałem na początku. Co robimy? Dobrze, czyli ostatecznie zaznaczamy Władysław Jagiełło. Proszę bardzo, zaznaczam. Otóż zastanawiałeś się nad Bolesławem Chrobrym. Tak. Na samym początku. Jego akurat okresu panowania, no niestety nie pamiętam tak dobrze. A wiesz, jak długo panował jako król? Nie. Jeden rok. Właśnie, dlatego nie pamiętam. Zastanawiałeś się nad Zygmuntem III. Tak. I tutaj tata dobrze sugerował, panował...
całe 45 lat. 45 lat. Natomiast 48 lat. 48 lat. Tak, panował trochę. Władysław Jagiełło. Dziękujemy bardzo. To dziękuję, dobrze, przydało się. Ale tak naprawdę tata od razu obstawił, bo ja to widzę, Władysława Jagiełło. Wspaniale, 50 tysięcy złotych na razie obronione, ale teraz bronić będzie trudniej, bo mamy trzy pytania jeszcze i tylko jednego jokera. Niestety. Ale walczymy twardo, tak? Dokładnie. Proszę bardzo, oto ósme pytanie dla ciebie. Na słynnym obrazie Jona Vermeera, dziewczyna z perłą, możemy zobaczyć u modelki lewe ucho, prawe ucho, oboje uszu, jej uszu nie widać. Znaczy, kojarzę chyba ten obraz, tak mi się wydaje, że widziałem go, natomiast mi się wydaje, że ona ma włosy po prostu, jedno ucho ma odsłonięte, prawda? Jestem prawie pewien. Jeżeli oczywiście to jest ten obraz, o który tutaj chodzi. Więc mi się wydaje, że ona trzyma i ma to jedno, ma tak zaczesane ucho, że widać jej jedno ucho, tak jakby boku. Jeżeli tak myślisz, więc to które? Właśnie, teraz pytanie, które, czy to jest lewe, czy prawe ucho? Jest jeden joker jeszcze. Oczywiście mogę się mylić, prawda? Natomiast mi się wydaje, że gdzieś ten obraz właśnie jakiś dość kawałek czasu temu mi przed oczami mignął. No dobrze, to w takim razie wziąłbym jokera między lewym a prawym uchem. Sprawdźmy więc, czy to jest na pewno nie lewe lub nie prawe ucho. Prosimy. Na pewno nie prawe. I całe 24 sekundy. No dobrze, to w takim razie lewe ucho bym zaznaczył. To będzie ostatecznie już. Bo tak kojarzę po prostu, że ten obraz gdzieś widziałem i tam było na tym obrazie jedno ucho ma odsłonięte, tylko nie pamiętałem, które. Oczywiście, jeżeli to ten obraz. To ja mam taką propozycję, żeby państwo teraz nie sprawdzali w internecie, czy to jest lewe, czy może oboje uszu, czy jej uszu nie widać. My to powiemy państwu i tobie za chwilę. Witamy państwa ponownie w Jokerze. Gra Maciej idzie dobrze, nawet bardzo dobrze. Jesteśmy na ósmym pytaniu. Pytanie brzmiało: na słynnym obrazie Jona Vermeera, dziewczyna z perłą, możemy zobaczyć u modelki. I tu zastanawiałeś się, czy prawe, czy lewe ucho? Nie jestem w stanie powiedzieć. Twój tata zaznaczył prawe. Prawe ucho. I zobacz, jak ten obraz wygląda. Jest to ucho lewe. Tak jest. Tak. Świetnie, świetnie. Nie mamy jokerów, ale gramy na poziomie 50 tysięcy złotych. Nie będzie to łatwa obrona, bo przed nami dwa trudne pytania. Cały czas mogę sobie żałować skórkę, prawda? Pańską skórkę, tak? Już wiesz, że jest to wyrób cukierniczy. Dokładnie, czemu nie zaryzykowałem, ale już trudno, prawda? Trudno, patrzymy tylko w przyszłość. Jak najbardziej. I sprawdźmy, co nam niesie teraz los. W którym z tych krajów od sierpnia 2017 roku zakazano prowadzenia zajęć z zumby? W Arabii Saudyjskiej, w Iraku, w Iranie czy w Mali? 60 sekund. No ja tutaj bym się skłaniał właśnie między Arabią Saudyjską a Irakiem bądź Iranem, a zumba jakby z racji swoich ruchów oraz ubioru jakby no tutaj odsłania jakby te takie strefy czy sfery właśnie kobiece, że tak powiem, prawda? Więc tutaj, nie wiem, między Irakiem a Iranem mi się zastanawiał. Dobrze, ostatecznie w takim razie wezmę Iran. Proszę bardzo, zaznaczam Iran. Kamilo, prosimy. Nóżka w lewo, biodro w prawo, tak wygląda zumba, a oznacza szybki ruch i przyjemność. Wzbogacona jest gorącymi latynoamerykańskimi rytmami. Łączy w sobie różne rodzaje tańca, takie jak marenga, salsa, flamenco, samba i taniec brzucha. I niestety, nie poćwiczymy jej w Iranie. Brawo! Jest! Jest!
Niesamowite, niesamowite. Słuchaj, niesamowite, dlatego że pytania są trudne. Naprawdę tak. Jesteś świetnym graczem. Gratuluję ci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Klasa, dobry styl, wiedza, wszystko gra. I teraz uważaj. Dziękuję. Masz 50 tysięcy złotych. To jest twój poziom gry. Żeby mógł do końca powiedzieć, że masz te pieniądze, musisz odpowiedzieć poprawnie na ostatnie pytanie. Jeżeli odpowiesz poprawnie, wyjdziesz ze studia mając 50 tysięcy złotych. Jeżeli odpowiesz niepoprawnie, będziesz miał 5 tysięcy złotych. Możesz też po usłyszeniu pytania wycofać się z gry i wtedy twoja kwota gwarantowana to 20 tysięcy złotych. Same dobre opcje. Ciężka to będzie decyzja na pewno. Szkoda mi tej skórki cały czas, no ale już nie będziemy tego rozpamiętywać. Ostatni raz o tym tak. wspominam. A my nie dzielmy skórki tak, na niedźwiedziu, dokładnie. Tak? Grajmy o 50 tysięcy. Gramy? Gramy, gramy jak proszę najbardziej. Proszę bardzo. Oto pytanie warte 50 tysięcy złotych. Jak miała na imię Kociubińska? Bohaterka teatrzyku absurdu Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Oto cztery warianty. Hildegarda, Hermenegilda, Beneficja czy Benedykta? Cała minuta. Kociubińska, Zielona Gęś. No, pamiętam nawet, że jeszcze jak byłem w pierwszej klasie liceum, to właśnie tę Zieloną Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego o niej wspominała moja polonistka. I teraz, jak miała na imię Kociubińska? Hildegarda. Właśnie nie wiem, dlaczego skłaniam się ku Hildegardzie, że to jest imię, które bym wybrał. Ale Hermenegilda Beneficja Benedykta. Do tej pory się nie myliłeś. Tak. Miałem dość dobrą intuicję. Natomiast czy tym razem bym się też nie pomylił, to tego nie jestem pewien. Po prostu no nie pamiętam, prawda? Więc tutaj może być równie dobrze i Beneficja, więc jednak bym zrezygnował. 8 sekund zostało. Zrezygnowałbym i chciałbym wziąć 20 Rezygnujesz? Tysięcy. Tak. Proszę bardzo, przyjmuję twoją rezygnację z gry. Jestem ciekawy, gdybyś jednak chciał zagrać o 50 tysięcy złotych, to na które imię byś postawił? Jeżeli miał choć jednego jokera, to bym sobie wykluczył panie na H. Czyli Hermenegildę i Hildegardę. Ale nie masz. Ale nie mam, więc stawiałbym na Hildegardę. Mhm. Gdybyś postawił na Hildegardę, wygrałbyś 5 tysięcy złotych. Och. To imię to Hermenegilda. Tak, właśnie. Gratuluję, wygrywasz 20 tysięcy złotych. Bardzo się cieszę, jestem niezmiernie w ogóle szczęśliwy. Prawda? Wspaniale, świetnie się szło. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękujemy serdecznie, to była piękna gra. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym Jokerze. Dziękuję. Dziękuję bardzo, gratuluję. Dziękuję bardzo. Super. Dziękuję super. Bardzo. Super. Bardzo się cieszę. Jest zabawa? Jest super zabawa. Są emocje, prawda? I właśnie trochę więcej ryzyka.